tak, można się dzisiaj spodziewać takich utworów, których tutaj nigdy nie wykonywaliśmy. Zwrócić też uwagę należy na średnią wieku. Sądzę, że to jest gdzieś w granicach 11-12 lat. To jest niesamowicie trudne, żeby taki poziom wykreować w takim młodym wieku. Także... Prawa były, więc jesteśmy zadowolone, że wszystko poszło świetnie. No według mnie to wszystko poszło rewelacyjnie.
No, owacje na stojąco na pewno świadczą o sukcesie. No, można powiedzieć, że jest to już chyba kolejny sukces, także bardzo się cieszymy. Czekamy na kolejne występy i dziękujemy. Podobał koncert na Bołowy. Bardzo fajnie, bardzo no, piękne było coś takiego przeżycie i po prostu szacun dla wójta i dla gminy Tyńczyn, że coś takiego w ogóle prowadzi i organizuje. Czyli nie jest pan pierwszy raz na tym Nie, to no nie jest. Za każdym razem, jak jest coś takiego organizowane w gminie Tyńcza, czy w ogóle nie tylko tu w Tyńczy, czy w ogóle w gminie Tyńcza, to przyjeżdżam. Bardzo mi się podobał i myślę, że te wszystkie ćwiczenia tych młodych ludzi, orkiestra, zarówno mażoretek, to jest no, dużo wymaga ćwiczeń, ale no, pięknie wszystko wygląda i naprawdę i córka moja tutaj tańczy i syn tak samo gra w orkiestrze i będę starała się, żeby uczestniczyły cały czas. Pięknie było, podobało mi się, także taki koncert więcej. Bardzo fajny koncert, bardzo duży, jest energetyczny, fajny występ zespołu. Naprawdę jestem zadowolona, że przyjechałam. Bardzo mi się podobał. Myślę, że to jest następna lekcja kultury, którą w gminie mamy taką szeroką gamę oferty i to jest zakończenie karnawałowe, ale myślę, że dalej zapraszamy na te plenerowe imprezy, które się będą odbywać w trakcie roku. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję.